Cześć i czołem, co tu się porobiło, co tu się narobiło? Słuchajcie, w jedynym punkcie, a wielu punktach byłam w Gdańsku, znalazłam różowy, rozumiecie, różowy ekstralinie, coś jest niesamowitego, więc pomyślałam, że zrobię zielone kontra różowe, różowo-fioletowe ekstralinie. Zobaczymy, które wygrają. Nie mam w tych samych numerach, tylko w różnych. Te z numerem 4, te z numerem 17. I na dogrywkę zobaczymy, które co wygra. I będzie krzyżówka różowa, te z numerem 17, więc zobaczymy. Zajmijmy się może zielonymi liniami. Przybliżę Was, ile się da, żeby było lepiej widać. I co? I nadrapałam aż cztery symbole, więc to chwilę zajmie. Nie wiem, weźcie coś sobie do picia, czy co? Muszę jakoś inaczej zmienić tą... O! Żebym widziała, czy Wy widzicie. O, dobra. Energy drink przygotowany. Można lecieć dalej. Szukamy. Diament i leżak. Diament i leżak. Co? O, mamy leżak. Mamy leżak. Drugi. Jakbym coś tam gubiła po drodze, spoko, znajdzie się. Wiecie, jak to jest, nie? Diamentu nie uświadczyłam. No to polecimy. Raz od góry, raz od dołu. Z prawej, z lewej. Słońce, klucz. Tu już jest. Klucz. Widzicie, dlatego ja naddrapuję najczęściej, żeby to szło szybciej. Bo ja lubię dużo gadać, opowiadać w ogóle, nie? I dlatego tak. Tyle. Słońca nie było? Ani jednego. Nie widziałam. Nie, to nie. Bez łachy. Biedroń, serce. I dlatego tak, wiecie, szybciej wtedy idzie. Nikt się nie denerwuje, że za dużo gadam. A no, dużo gadam. No oczywiście, jakbyście byli kiedykolwiek na jakiejkolwiek mojej klinice, którą prowadzę, moim spotkaniu, czy o zdrowiu, czy o... kosmetykach, o makijażu, to dopiero jest. To dopiero gadania, a gadania. Ale zazwyczaj ludzie wychodzą zadowoleni, bo informacji mają pod dostatkiem. Więc stąd się nauczyłam, że tak dużo gadam. Arbuz i popcorn. Arbuz, popcorn. Ale wiem też, że jeżeli ktoś nie chce słuchać, to są zasady bardzo proste. Jeżeli ktoś nie chce czegoś słuchać, nie chce czegoś słyszeć, to po prostu albo wyłącza się, albo tak jak tutaj może wyłączyć całkowicie dźwięk. A tu była jeszcze biedronia, kawał. I co, popcorn na samej górze. I tyle, no to lecimy. Sakwa, korona. Koronę mamy, to jeszcze nam brakuje parasola. Tęcza nie było, korona. Tu jest korona. Powiem Wam, że nigdzie naprawdę nie widziałam tych linii różowych. Tylko w jednym punkcie byłam w takim szoku. Jakbyście zobaczyli moją minę. Sakwa. Jeszcze balony i lody. I nawet Pani się zdziwiła. Tu była jeszcze korona. Mówi, no przecież linii to u nas pod dostatkiem, proszę Panią. Ja mówię, ale nie różowe. Dzwon, dzwon i łódź. I mówi, że a no różowe nie. No to różowe tak. Różowych nie mamy. Właśnie dostaliśmy. Bo wcześniej nie było łódź. Więc może faktycznie te zielone się już kończą i teraz będą wprowadzać te różowe, nie? Ale to trudno wywnioskować. O, była jeszcze korona, to jeszcze balony. Łódź. Ok. Rower, cytryna. Już miałam parasolki tak ciachnąć. Cytryna i rower od razu. No i ładnie. Cytryna i rower. Tu cytryna, tu cytryna. O, ładnie. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że to jest ładnie, ładnie, ładnie się otwiera, a później się okazuje, że standardowo czegoś brakuje, nie? Krab, klapki. I nawet, nie wiem, klapek nie widziałam, a krab? No, no to tutaj jeden. I powiem Wam, że to nie jest zależne ani od nas, ani od... No jedyne co, no to od tego, kto to wydrukował, nie? Czyli od Lotto standardowo. Tęcza, wiatrak. Więc tak naprawdę jeden ma szczęście. Jeden ma szczęście, ohoho. A drugi raczej nie. I pamiętam, jak kiedyś słyszałam, jak to jeden pan powiedział, że czy tam było opisane, że wygrał główną tylko dlatego, że potrzebował, nie miał jak rozmielić, panie mu nie miało jak wydać. I się zapytały, czy nie chce zdrabki, bo nie ma co zrobić, kości słoń.
po prostu nie miały wydać. No to no dobra, no to nie, no dobra, no na takiej zasadzie. I wygrał główną, co jest piękne. I tego wszystkim życzymy chyba, prawda? Chociaż są osoby, które nie życzą. Dobra, to już jest filozoficzne, przechodzenie w filozoficzne rzeczy. Słoń, motyl by była, no pięknie by było, słoń. Chociażby motylem rzucili, ale to by było już dwie linie, jakby motylem rzucili. Pojedynczo, rolki, ok, dobra, rolek jest jedna. Rolki, rolki. No tu jedne były rolki, jedne. I ostatnie, czym? Pararam? Ptakiem. No tak, bo ptak jest tylko tu. Ptak jest tak tu, że on nic nam nie da. No i jeszcze były tu rolki, no ok. Ale tu kwiat nas zblokował. W większości kwiat nas zblokował. Albo parasol, czy lody. Dobra, czyli ta zielona jest pustą. DFC. Ok. To polecimy teraz i z tą różową. W różowej jak... Nie ma oczywiście linii jeszcze. Oczywiście kwiaty i kości rzucą to, czy monety, koronę. No to będzie luzacko. Sakwa Biedroń. Tak sobie pomyślałam, że właśnie, że zrobię taki odcinek, żeby porównać. Sakwa Biedroń. Żeby mi się teraz tamtą nie pomyliły. Z tamtymi symbolami. Diament i korona. Korona. I tu. I tu. Diament, korona. Tu tylko jeszcze monety brakuje. Tu jest diament. Tu korona, czyli kwiatek. I co? Już widzę, że już mi się pomału miesza. Tęcza i leżak. Tęcza. I tu. Tęcza. Czyli moneta na razie. Jak rzucą, to będzie git. Tęcza, leżak. Diament był tu. Dobra, nie widzę nic więcej. To polecimy dalej. Krep i księżyc. Od dołu. Krep. Dobra, Biedroń był tu. Krep. Księżyc jest. Lecimy. Arbuz i popcorn. Arbuz jest jak przy motylu. Arbuz i popcorn. No fajnie by było, jakby któreś oddały, ale wydaje się, nie ma, że szczęśliwe są te megalinie. Dajcie znać, nie? Klapki, czapka. Jak wy, co wy sądzicie, nie? Czapka. I tu czapka. Klapki. Jeszcze lody. No zobaczymy. Czyli lody, lody, moneta, ona najczęściej to się powtarza. No i kwiat. Motyl. Klapki. I zobaczymy, czym zarzucą, bo jeszcze kilka symboli mamy. Kwiat. Ach, i podkowa. Nie wiem, czemu tak gorzej drapie ten, chyba ten mój drapak. Kwiat. Sprawdzę inny. Może już się wypisał. Znaczy wypisał, matko, może już nie jest taki ostry. Kwiat, podkowa. O, mamy linię. Wow, serio? Zaraz sprawdzimy. Diament jest. Czek. Jak oni to mówią, diament, korona, kwiat. Super, mamy linię, więc nie będzie pusty odcinek. Kwiat. Kwiat, podkowa. Kwiat. I tu przy kościach kości nie ma. Kwiat. No i tu kwiat. Dobra, kwiatem zarzuciło trochę. Piłka, łódź. Jakby ktoś się zapytał wizualnie, no wiecie, w zależności jak komu się podobają, jakie kolory, nie? Mi zielony, czarny, no to jestem bardziej za tamtymi. Natomiast według mnie ważniejsze jest to, jak oddają piłka, łódź, nie? Czy dają, co dają? Kości były?
A reszta to jest sprawa drugorzędna. Wiatrak, rolki. Rolki. Tu rolki, czyli kości jeszcze nie było. Rolki. Cytryna, kości. Dobra, cztery. Cytryna. Ptak. Ptaka nie było w ogóle. Cytryna. Ach, może dadzą jeszcze dzwon. Zobaczymy, zobaczymy. Cytryna. No, tak nie ma co nawet szukać. Pojedynczo polecimy. Dobra, mamy gwiazdę. Gwiazda jest tylko jedna. Jest tu jak moneta. Więcej nie ma. I ostatnie to słonik. No, słonik. Słoniki były. Kilka, ale blokują ich kości, lody, moneta, najczęściej dzwon. Więc. O, i kolejny słoń. Dobra, lecimy. Mamy jedną linię, więc zobaczymy, ile w tych różowych. I pod diamentem to powinno się dużo kryć. O, kryje się 20. Ładnie. No, ładnie. Czyli powrót za linię. Super. To co? Wygrała różowa ekstra linie. Będę na pewno brała. A teraz lecimy do krzyżówki. Czyli jakby różowe się trzymają razem ze sobą. W bonusie mamy kozica. Bardzo fajny bonus, hasło. W pierwszej, w niebieskiej mamy jedno słowo. W różowej nie mamy żadnego, się nie utworzyło ani wy. W pomarańczowej mamy jeszcze 2, 4, 6 liter. Więc i nawet na bonus jest szansa. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Iga, Ibis, o. Logika. Może rzucą S. Albo rzucą na bonus. W bonusie I. Wizyta. Dobra. Cliff, Witold. Pozdrawiamy wszystkich Witoldów. Gil, L było, było. Nil, Singapur, dobra, lecimy. C. Hacienda. Car, tum. Bonusie. Ojciec. Ojciec prać, Polana 2000. Takie było kiedyś hasło. Han? Znaczy było. Przynajmniej u mnie się takie hasło pojawiało w formie żartu. Jest moc. Jedno C. Ok. No to lecimy. O. W bonusie. Ozon. Mamy pierwsze słowo udo. O, mamy dwa słowa. Dobra, udo i ojciec. Więc ojcowie, powiedzcie, czy się uda, czy się nie uda. Żeby się tu nikt nie obraził. Witold. Czyli czego nam brakuje w różowym, żeby była wygrana? M, A, N. No i zobaczymy, co nam dadzą. S. Passat, tu mamy ibis, drugie słowo. I las mamy tu. Bonusie nie mamy. O, mamy trzecie słowo, czyli mamy wygraną krzyżówkę. Fajnie, fajnie. Krzyżówka wraca do łask, a jeszcze ma taki ładny. Ładny bonus. Pasza uszy. Chyba to. Dobra, jeszcze mamy dwie litery. G, więc bonusu nie będzie. Logika. Figa.
Jakby rzucili A, to by było wow. No, dlatego na logikę raczej A nie rzucą. Prędzej M by rzucili. Nie chcę być złym prorokiem, który mówi, że rzucą. Co rzucą? G. Tu mamy pierwsze słowo, że rzucą V, ale G. Czy Y. Ale nie przewidzi. Y. Dobra, powinnam brać zakłady, przyjmować. Ale i tak mamy wygraną krzyżówkę. Dobra. Y chyba tylko jedną. Tutaj mamy. Ale nie mamy tak. O, tu było jeszcze L. Zostajemy z trzema słowami. Ojciec, Udo i Les. Jeszcze sprawdzimy na tym. Na kontrolnych. Uszy. To jest to drugie słowo. Czyli zostajemy tak, że mamy w pomarańczowym dwa słowa, w niebieskim dwa słowa i w różowym trzy. I lecimy razy trzy? Nie, razy jeden. No co mnie tak zawodzicie? Zazwyczaj jak jest przegrana, tutaj walą razy trzy. A za kozicę płacili fanfarą 100 złotych. Aj, to już teraz nie, to już teraz za kozicę to się to za mało. Bebe, 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 bebe. Więc co, mamy dychę. Super. Superowo. B. Będzie na premierę. Bo niedługo wychodzi premiera nowej zdrabki. Niedługo, czyli pojutrze, kiedy to kręcę? W zależności, kiedy to dodam, ale jednak będzie na premierę. Dobra, szybkie podsumowanie. Ekstra linie zielone nic. W tym starciu wygrały ekstra linie różowe. Różowo są fioletowe. Więc. Takie pokupujemy trochę, żeby trochę od czasu do czasu, żeby sprawdzić. 20 i krzyżówka BBB z trzema słowami, czyli 10, 30 zł. Elegancko mamy zwycięzcę. Fanfary, fanfarą. Dobra, dzięki Wam bardzo za ten odcinek. Miło, przyjemnie i do zobaczenia na kolejnych. Trzymajcie się i naprawdę jeszcze raz zachęcam Was, jeszcze raz. Zazwyczaj to robię, ale dzisiaj również na inne kanały, które sama subskrybuję i które polecam cały czas. Jest odcinek, na którym również polecałam wiele kanałów, więc sobie odszukajcie, jeżeli chcecie, to Wam gdzieś tam podlinkuję, czy podam, bo warto naprawdę subskrybować inne kanały i czerpać inspiracje do drapania i dużo uśmiechu z tamtych kanałów. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnych. Pa, pa!